Umiłowani bracia i siostry, betlejemska szopa pośrodku żłób, a przy nim Józef i Maryja, matka, która porodziła syna. Niezwykły to widok. Niemowlę owinięte w pieluszki i złożone w grobie, w żłobie. Ten obraz każdy z nas od najmłodszych lat nosi w sercu, odnawiając go w sposób szczególny w czasie świąt Bożego Narodzenia. W tym świętym czasie staramy się zgłębić tajemnicę tego, który spoczywa na sianie. Czynimy to dzisiaj, w kolejnym roku XXI wieku, stając na progu betlejemskiej szopy z oczyma utkwionymi w żłobek, okazując radość z faktu, że ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Dzisiaj kolejny raz spotykają się nasze drogi w miejscu, w którym stał się cud, w którym Słowo stało się ciałem. Chciejmy zatem wniknąć w tę tajemnicę, zgłębiając i na nowo odczytując prawdę o niej. Poeta powie: przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej. Stało się. Między ludzi wszedł mistrz wiekuisty. Zmienione są niebiosa, ziemia odmieniona. Nie sama boskość, ludzkość ludziom objawiona. Dzisiaj na naszych oczach Słowo stało się ciałem, czyli boskość i ludzkość objawiły się w osobie Syna Bożego, narodzonego z niewiasty, narodzonego pod prawem. Oto jest prawdziwy powód i tajemnica dzisiejszej radości. Słowo, które wypowiedział Bóg Ojciec przed wiekami w chwale swego majestatu, objawia się ludzkości. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał do ojców naszych, chcąc ich przygotować na tę chwilę, w której przemówił przez Syna. Przemówił i wciąż przemawia. On, Jezus Chrystus, jest decydującym słowem Ojca. Jest Jego widzialnym obrazem i Jego głosem. Druga osoba Trójcy Świętej staje się człowiekiem, nie przestając ani na chwilę być Bogiem. Witamy w Nim zwiastuna dobrej nowiny. To On przynosi człowiekowi największy dar, jakim jest nadzieja zbawienia. On przez przyjście w ludzkim ciele stał się sprawcą przemiany człowieka, otwierając mu drogę powrotu do Ojca. Przychodzimy witać Boga, który, jak mówi Pismo Święte, przychodzi do swojej własności. Paradoksem tych dni jest jednak to, że człowiek, mimo że wita Boga, to Go nie przyjmuje. Witając Boga, zamyka przed Nim drzwi swego serca. Z tej racji wołał święty Jan Paweł II: otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Otwórzcie te drzwi na całym świecie. Otwórzcie te drzwi w Ukrainie. Otwórzcie w waszych domach i w sposobie życia. Można bowiem przeżywać świąteczne dni, ale nie świętować. Można zamknąć się na Boga i tylko widzieć świętowanie w zewnętrznych znakach, pomijając całą prawdę, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zamieszkało w ludzkim ciele po to, aby mogło żyć w nas. Czy jednak żyje w nas? Czy my jesteśmy odbiciem tej miłości? Czy Jezus widzi w nas żywy obraz swojej nauki? Na te pytania nie dam ogólnej odpowiedzi, ponieważ każdy z nas musi sam sobie
na nie odpowiedzieć. Umiłowani bracia i siostry, my pielgrzymi tej ziemi pochylamy czoło i radujemy się, że wszechmocne Słowo Boga raczyło wtopić się w naszą ludzkość codzienność. Wyciągamy ku temu Bogu nasze utrudzone dłonie i stajemy przy Nim zatroskanymi o przyszłość myślami i mówimy, że nie jest łatwo nam dzisiaj żyć. Nie jest łatwo odnajdywać nadzieję, gdy wokół nas tyle niepokoju i lęku. Mimo tego wielkiego trudu chcemy wierzyć w to, że wszystkim, którzy Ciebie, Boże, przyjmują, dajesz moc, aby się stali dziećmi Twymi. I jako dzieci Boże, tak wieloma sprawami chcemy w ten szczególny czas się z Tobą podzielić. Z jednej strony jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo udało się zrzucić z siebie ciężar grzechów i na nowo stać się wolnymi. Jesteśmy szczęśliwi, bo w wielu rodzinach przyszło na świat nowe życie. W innej ktoś już nie pije i innym nie pozwala pić. W kolejnej udało się dojść do zgody i zażegnać toczone od lat spory i kłótnie, a innym udało się trwać niezmiennie w wierze i we wspólnocie Kościoła. Z drugiej zaś strony pochylamy się i przynosimy cierpienie. Przez wojnę przybyło w naszej ojczyźnie tysiące nowych grobów. Tysiące rannych i okaleczonych potrzebuje troskliwej opieki i wsparcia. Wielu żyje pośród ruin i w ciągłym zagrożeniu życia. A kolejne tysiące wita Ciebie na linii frontu. Wobec powodów do radości i pośród cierpienia pytam, czy potrafimy być solidarni, czy potrafimy współczuć? I znów nie dam odpowiedzi, ale proszę, poszukaj jej w sobie, poszukaj jej wpatrzony w Boga, który stał się dla nas miłością. Wszystko bowiem zależy od człowieka. Czy pozwoli się narodzić Bogu w swym sercu, by w ten sposób odrodziła się wiara w ludziach? Boże Narodzenie jest tak bardzo odpowiednim czasem, by to nastąpiło, by zachwycić się prawdą Betlejem i przy tej prawdzie trwać. Jako dzieci Boże otaczamy żłóbek, przypominając sobie to historyczne wydarzenie, którego wspomnienie napełnia nas radością. Otaczając żłóbek, jednocześnie otaczamy ołtarz i ku niemu przede wszystkim zwracamy wzrok, bo na nim dokonuje się misterium Bożego Narodzenia. On, Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, rodzi się codziennie na ołtarzu wśród swoich. Bóg prawdziwie się rodzi w każdej mszy świętej i to ona jest dla nas tą szczególną chwilą, w której Słowo staje się ciałem. Pamiętajmy zatem, że Bóg pragnie się narodzić w nas i w naszej rzeczywistości zamieszkać. Wprowadźmy Go w tę naszą rzeczywistość w chwili przyjmowania Komunii Świętej, ponieważ tylko wówczas nabiera sensu nasze świętowanie. Zjednoczeni z Jezusem podołamy zwyciężyć zło dobrem, kłamstwo prawdą, wojnę pokojem. Takiej postawy życzę nam wszystkim, gdyż jestem przekonany i głęboko wierzę, że pokonując wszelkie oznaki zła, osiągniemy Boży pokój. Amen. Wierzę w jednego Boga,